Startujemy. Wyruszamy ze schroniska na Słowacji Żarska Chata. Jest to fajne miejsce jako miejsce wypadowe. Do realizacji naszych celów idealne. Dzisiejszy cel to Baraniec. 2184 metry. Cała nasza wyprawa to 18 km i ponad 7,5 godziny wędrowania po górach. Z Żarskiej Chaty schodziliśmy w dół, do początku Żarskiej Doliny, na wysokość 885 metrów, a następnie żółtym szlakiem kierujemy się na szczyt Baraniec. Mamy przewyższenie prawie 1300 metrów. Idąc około 200 metrów jest rozwidlenie, które łatwo przeoczyć. Zdobywamy szczyt, idąc na początku przez las. Dopiero tuż przed szczytem znika kosodrzewina i idziemy przez odkryty teren. Tu już pojawiają się chmury. Widoczność mocno ograniczona. Idąc ku szczytowi góry, jeszcze widzieliśmy wierzchołek bez chmur. Teraz jest cały zachmurzony. Po prostu szliśmy za wolno, 15-30 minut, abyśmy mieli piękny widok. Szczyt Baraniec zdobyty. Widzimy betonowy słup. Został on postawiony w miejscu drewnianej wieży do triangulacji, jednej z pięciu, która służyła do precyzyjnego mierzenia wysokości szczytu. Wielkie zaskoczenie, całkowite odmienne jest zejście. Nie spacerek wśród drzew, ale surowe, dość strome zejście. I jeszcze te chmury, to zejście. Ciągle idziemy, tak jakbyśmy stali nad przepaścią. Zapraszamy do subskrybowania mojego kanału, do oglądania filmów, do ich komentowania, a jeżeli film się podobał, to także do udostępniania. Dziękuję. Jeszcze ostatnie spojrzenie na szczyt Baraniec, gdzie przed chwilą byliśmy. Jak widzicie, cały ukryty jest w chmurach i został nam powrót przez Żarską Dolinę do schroniska Żarska Chata.